Cześć, witam Ciebie w następnym odcinku. Nie widzieliśmy się 2 tygodnie, w zeszłym tygodniu nie dałem rady po prostu fizycznie nagrać dla Ciebie odcinka. Przerwy między szkoleniami są tak małe, że nie sposób było wcisnąć tam jeszcze troszeczkę roboty nad uwodzeniem. Ale jestem tutaj spontanicznie w miejscu znanym mi i pewnie Tobie też z niektórych filmików, więc nagram coś przy okazji. A wpadło mi do głowy, żeby powiedzieć parę słów o samomotywacji. Moim zdaniem samomotywacja to mechanizm myśli, jakie żywisz, który powoduje, że jesteś w stanie sam siebie nakręcić na działanie i nie potrzebujesz do tego bodźców zewnętrznych. Uważam, że jest to bardzo ważne. Na kursach uwodzenia, jak kursanci opuszczają szkolenie, to ważne jest, żeby później potrafili się sami motywować i staram się parę słów zawsze o tym powiedzieć, co robić później, żeby rozpęd ze szkolenia pozostał również w następnych dniach, miesiącach. Natomiast zauważyłem, że wiele osób ma problem z samomotywacją. Zauważyłem pewną zależność, wysyłając ankiety przedszkoleniowe do kursantów. Ci, którzy na pytanie pod tytułem, co musiałoby się zdarzyć, żeby byli zadowoleni ze szkolenia, zaczynają wymyślać, że no, w ogóle nie miałbym nic przeciwko, jakby się trafił mi seks już nawet na szkoleniu, albo nawet 2-3, to w ogóle bym nic nie miał przeciwko. Oczekuję absolutnego braku zawahania przed podejściem do kobiet po szkoleniu. Chcę w każdej sytuacji potrafić uwieść kobietę, poradzić sobie z nią. Chcę uwodzić dziewczyny o takiej i takiej urodzie, spotykane w takich miejscach. Jak czytam tego rodzaju odpowiedzi, to wiem, że trzeba będzie przedyskutować parę rzeczy przed zaczęciem szkolenia z takim człowiekiem, który ma takie oczekiwania, bo oczekiwania są spoko. Ja jestem za podnoszeniem sobie poprzeczki w realizacji naszych fantazji, marzeń i tak dalej. Ja jestem za tym, naprawdę, tylko chodzi o coś innego. Pisząc takie coś, czyli oczekując tak wiele, warunkujesz sobie ilość rzeczy, jaka musi zdarzyć się do tego, żebyś poczuł szczęście i bardzo rzadko spełnisz wszystkie z tych rzeczy i czujesz ciągły niedosyt, brak tego szczęścia, a szczęście i zadowolenie podczas Twojego procesu nauki jest jednym z trzech najważniejszych elementów, które utrzymują w Tobie samomotywację. Czyli to jest taka, widzisz, taki wzór matematyczny, taka zależność. Więc bardzo istotnym jest to, żebyś przy całym procesie nauki, przy Twoich pierwszych próbach i porażkach zauważał progres. I jak im bardziej go zauważasz i z im mniejszych rzeczy potrafisz się cieszyć, im masz mniejsze oczekiwania co do tego, co musi się zdarzyć w Twoim procesie nauki, żebyś czuł się z tego zadowolony, tym dla Ciebie lepiej, Twoja samomotywacja będzie dłuższa. Będziesz bardziej potrafił się motywować do działania i będziesz wychodził, będziesz działał w przeciwieństwie do tych, którzy mają takie oczekiwania i się zablokują. Nie zapomnę jednej ankiety, jak kiedyś czytałem od jednego kursanta. Bardzo na mnie się spodobała, bo tam było napisane: oczekuję, że coś popchnie się naprzód. Znaczy, ja nie pamiętam, żeby cytować słowo w słowo, ale coś w tym stylu, że jakby samo zdarzenie szkolenia wywoła we mnie i wywołuje na myśl o tym taką euforię, że po prostu chcę to przeżyć, chcę się dobrze bawić, chcę, żebym to dobrze zapamiętał i żeby coś się na lepsze zmieniło. Oczywistym jest to, że ta osoba na szkoleniu osiągnęła bardzo dobre rezultaty i bardzo wymierne postępy, a na dzień dzisiejszy jest w szczęśliwym związku z kobietą. Ja pamiętam, jak zaczynałem, wzięcie numeru telefonu od dziewczyny z day game'u tak zwanego, czyli gdzieś z ulicy, to jak to się zdarzyło, to był dla mnie taki progres, zestawiając to z tym, co było wcześniej, że nie było numerów telefonów i były kiepskie gadki, że ja po prostu wydzielałem dużo endorfin z tego tytułu i miałem motywację do działania olbrzymią. Kiedy zdarzyło się pocałunek na dyskotece, cokolwiek, co wcześniej nie miało miejsca, to
ja to zauważałem i to jest bardzo ważne, żebyś ty to zauważał. Zauważał. Nad głową powinienem to sobie napisać. Co to znaczy zauważał? Znaczy to, ja prowadzę szkolenie z człowiekiem i on czasami nie widzi swojego progresu, a ja go widzę, ja go zauważam. Mówię, halo, jak ty z tym myśleniem chcesz żyć na tym świecie, jak ty chcesz działać? Nie byłeś w stanie zapytać o pocztę kobiety, bo ci się ręce trzęsły. Teraz zbierasz numery telefonów i ty marudzisz, że nie masz seksu? Jak się nie potrafisz cieszyć z tego, to nie dostaniesz więcej. A później jakiś blowjob wyszedł, to jest wielki smutek, bo przecież, kurczę, nie było seksu, tylko był blowjob. Już wnikając w szczegóły, ale no muszę o tym powiedzieć, bo chcę być dosadny w tym. Z takim nastawieniem umysłu, który ciągle wyszukuje coś, co jeszcze nie masz poprawione i na tym się koncentrujesz, zamiast zauważać te rzeczy, które zaczynasz robić, a których nie robiłeś wcześniej, gdy praktykujesz, wpędza cię w problemy. Musisz zauważać koniecznie progres i cieszyć się, nagradzać, mieć euforię i nadzieję na przyszłe dni z każdego małego postępu, który robisz. Zauważaj znaki w swoim organizmie. Stresuję się dzisiaj mniej niż wczoraj. Czy to oznacza, że za rok to będę po prostu totalny kosior i już nic nie będzie wywierało na mnie wrażenia? Czy to oznacza, że za miesiąc będę lepszy i za tydzień, skoro już dziś lepiej idzie mi niż wczoraj? Prawdopodobnie tak. Jestem na najlepszej drodze do tego, żeby ogarnąć swoje emocje w 100%. Czy to jest powód do zadowolenia? No mega, wracam do domu szczęśliwy. A nie, wracam do domu nieszczęśliwy, bo nie uwiodłem dzisiaj dziewczyny. Fakt, nie uwiodłeś, ale zobacz, już kolejną rzecz robisz lepiej i statystycznie, wiesz, to jest tak, że możesz długo działać i nie mieć efektów z kobietami, natomiast powiedzmy, tak obrazowo to powiem, musisz robić 10 rzeczy na przykład, żeby kobiety odbierały, powiedzmy 10 atutów podrasować, żeby kobiety odbierały od ciebie telefony i chciały się spotykać. Ty działasz pół roku i te kobiety nie chcą odbierać telefonów, nie chcą się spotykać, ale być może 9 z 10 rzeczy już masz przerobionych i jesteś naprawdę bardzo blisko. Jest taki mem, który kiedyś widziałem, postaram się go znaleźć, jak mi się uda, to go tu zamieszczę, że człowiek kopie w kopalni za złotem i rezygnuje przekopując kawał ziemi, wraca, stwierdza, że tutaj już nic nie będzie, a dosłownie kilka centymetrów dalej znajdowały się wielkie złoża złota. I to pokazuje, że niekoniecznie robisz wszystko źle, niekoniecznie nie jesteś na dobrej drodze. Ja pamiętam, jak nie mogłem się nauczyć sierpa zadawać na kickboxingu. Jak miałem kilkanaście lat, zapisałem się na kickboxing, to po 3 miesiącach, jak porównywałem się z chłopakami, którzy ćwiczą kilka lat, oni jakoś tak fajnie, im pamiętam, wchodził sierp, że taka ta rotacja była, jak się ogląda bokserów zawodowych, taka płynna, bam, bam. A mnie to ciągle wychodziło jakoś tak no nie za bardzo. Ale było tak, że ja po każdym tygodniu, który przychodziłem z treningu, mówiłem, ale jestem dobry, teraz to ja już się nauczyłem dużo więcej, tydzień temu to byłem cienki. Za tydzień znów to powtarzałem, że tydzień temu byłem cienki. Po 3 miesiącach powtarzałem, że wtedy byłem cienki, gdy ćwiczyłem 3 tygodnie, a teraz jestem dobry. Pół roku później powtarzałem, że o, jak miałem 3 miesiące ćwiczyłem, byłem cienki, teraz jestem dobry. Po 2-3 latach to tak się ciągnęło. Progres rósł, ale ja cały czas się cieszyłem, że jestem dobry i że mi wychodzi, że coraz lepsze jest to i tamto i pozwalało to na dużej euforii działać. Były wyniki, ja byłem zadowolony. A zadowolenie? Jak już powiedziałem, jest kluczem do samomotywacji. Bez samozadowolenia, czy bez zadowolenia nie będziesz się potrafił motywować. Niech to będzie na tyle w tym krótkim filmie. Do zobaczenia za tydzień.